Chiki-chim! Boom! Headshot z serdecznym Rockensem, z wielkim... No właśnie, dokończcie w komentarzu, widzowie. Co wielkiego ma Rock Elon 2K między nogami? Witam cię serdecznie, Rojciu. Gramy dzisiaj w grę... TARCZA! Nie, to znowu oni. To znowu oni! Co? Co? Ja, tak. Ile? No, oni mają co w tym intro mają. Dzień dobry. Oni mają co? Co? Tak, oni mają co? To my. Dzień dobry. Witamy wspaniałych widzów kanału Zagrajmy z Gimperem. Najinteligentniejszą widownię na polskim YouTubie. Trzecią najlepszą widownię. Witamy bardzo serdecznie. Powracamy z serią. Bardzo często pytaliście w komentarzu, jaki jest mój ulubiony kolega, no więc dzisiaj wracam z odpowiedzią. Kolega Ignacy. Ale jeszcze nie jest sponsorowany. Jeszcze muszę powiedzieć, że pytaliście też, jaki jest nasz ulubiony zamek. I jest tylko jeden zamek, który jest cały czas dobry. I ten zamek nie zmienił się od lat, Tomku. Jakie są dzisiejsze zasady rozgrywki? Poza tym, że jesteśmy aroganccy. Tak, mapa nazywa się Arogancja i nie ma to nic wspólnego z nami. Natomiast dużo wspólnego ma zamek, którym będziemy grać, bo jak mawia klasyk, wchodzę niczym kutas w ciasto, jebać bastion. Dokładnie. Kim grasz? Czekaj, trzeba z jakiejś linijki jebać bastion wybrać bohatera. Właśnie dzisiaj Bastion Challenge będziemy rozpoczynać. Elfy pałysują jak Gimper, to powinienem? Tak. Kto ma specjalizację w elfach? Zobaczę. Elfy? Iwor. Niszczę setkę, jest mój, to jest mój bohater, hej. To jest jesteś twój, na fioletowym. A nie będę miał sojusz z komputerem wtedy, nie? Zobacz, jakie są sojusze, widzisz? Okej, mądrze. Chyba, że chcesz wziąć... Iwor jest od elfów. Ja wiem, to niewiele mi to mówię. Okej, okay, elfy pałysują jak Gimper. No tak, dokładnie. Niszczę setkę jednym Imper. Dokładnie, czekaj. Ze słabych czwórek miasto słynie. No to mógłbym do Pegazów, bo jest dwóch. Jest... Myślisz, mam cię na dwa strzały, twoje elfy dupy. No to znowu elfy na dwa strzały. No ja mogę wziąć na Kyrel na logistykę, mogę Mefale na partnerstwo. Lunetą widzisz mnie już z dala, tak. Sokoli wzrok. A potem przyszliśmy na Nekropolię było. Tak, propsuj Sandro. Sandro był. Propsuj. Dobra, ja sobie Kyrel zagram. Logistyka. Ostatnio, no właśnie, bo to jest chyba takie nasze duo, można by powiedzieć, bo to jest też połowa drugiego gameplay, który pojawił się na kanale Kolega Strategacy. Dokładnie, zapraszamy na kanał Kolega Strategacy, link w opisie, a jeżeli nie, to musicie wpisać w wyszukiwarkę po prostu. Chronologicznie na pewno nie dam linków do opisu. No, chronologicznie nagrywali ten scenariusz, że nagrywamy drugi, więc możemy mieć odniesienia do tego, co się działo tam. Więc warto obejrzeć. Warto obejrzeć. Będą wchodzić symultanicznie odcinki, tak. Jakby i na jeden, i na drugi kanał. Tak. Więc jeżeli teraz oglądacie ten odcinek, znaczy tam już wjechał pierwszy odcinek, gdzie jeszcze jesteśmy tacy troszkę zestresowani takim wielkim powrotem. Ale nie, pierwszym już byliśmy tacy pobudzeni tak. Byliśmy trochę. Delikatnie tak. Komputery losowe, a może komputery będą propsować Sandro. Masz. Nekropolię. Wygrałeś to. Dwie nekropolie na dwa bastiony. No dobra, tego, zajebiście wymyśliłeś. Tego potrzebowaliśmy. Dobra, mamy bardzo lore dobrze. Wymyślone, ta zasady. Dobra, aktualny gracz. Iggy w takim razie, wielki powrót. Jesteśmy mądrzejsi, Kerosy lepiej przecież. Wyposażeni, rządzimy bardziej sprawiedliwi niż dwaj pozostali władcy. To prawda. Tak. Jak po prostu my, rząd czas, tak? 15 dobra. Października, proszę bardzo. Czy 13 grudnia. O, jakie zamki mamy. O, jakie elfisko. Ale mamy drugi poziom. Gildia magów, bardzo ładnie. No tak, to my... A to jest Irek, który jest bity właśnie. Tak, więc wydało koty właśnie ostatnio. Ja mówię, Irek jest gnębiony niestety i jest najlżejszy, więc jest tu prawo dżungli wśród kotów, okay. Że coś lekki, łapa kaktusa waży więcej niż pół Irka niestety, więc no ciężko, biedny jest. No nie, no kaktus do łazienki jest zamykany zawsze i go chronimy, Irnolda, dobra, ale... Dobra. Tutaj bardzo ładnie. O tak zrobimy. Super, tak. Centaurzyska. No więc zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Mamy przygotowanych w rękawie mnóstwo śmiesznych żartów. Całe mnóstwo. Kupy śmiechu będzie co niemiara, będzie ich nawet kupa. Ale nasz poziom nie będzie gówniany. Natomiast spodziewajcie się tutaj takiego... O, będzie taki kloaczny humor, co będzie się kloaczny humor, wydarzać. Jakie piękne sformułowanie. Piękne, no. Tomek z kanału Commentary na chwilę doszedł do głosu i powiedział, że humor jest właśnie taki... Wy takie rzeczy mądre, że ci mówicie tam z rewem, jak kloaczny humor? Bardzo mądre mówimy. Tacy mądrzy panowie jesteście, bardzo tak? Mądrzy. Jeszcze obydwa okulary założycie, żeby mądrzejszym być, tak? A ty zdjąłeś, to teraz hejtujesz, kolego. Teraz mogę hejtować, bo zrobiłeś. No, operację zdjąłem. Właśnie. No. Ty to ma po raz w ogóle S-ka chyba. Pomyliliśmy się. Trudno. Chcemy ją grać czy inną? Możemy grać. Bo możemy zrobić trochę większą M-kę.
Nie, na luzie. Możemy te same zasady zrobić, nie? Po prostu podrzucam, że może być krótki, żeby nam wyszło na 3 odcinki. A, żeby AdSense, a to wyrzućmy ten scenariusz. Dobra, to sorry widzowie. Przepraszam, coś się stało. Odcinek minut nie miał. Coś się stało i nie było nas słychać. A szkoda, bo był fajny scenariusz, mieliśmy fajne te zamki, nie? Tak. Ale dopiero zobaczyłem, ale zrobimy. Bo chodzi o to, żeby to była S-ka, my musimy znaleźć M-kę w sojuszu. Bo nam się przytyło troszeczkę. A mi się, nie, ja skoro ty przytyłeś. 16 kilo, więc oglądałem odcinek ostatnio. Tak. Mówiłem, ale mówię wszystkim głośno. Zgadza się, bardzo. Nie, 8-4 teraz rano na czczo, nigdy tyle nie było. To jest zabawne, że zbliżamy się do siebie wagą. To prawda. Ta pierwsza to z historii. To prawda, no. Jeszcze raz ustawię tych bohaterów, dobra? Tylko szybciutko. Tak nie było, mój podbródek wyhodował podbródek generalnie, więc... Znaczy, miałeś momenty ulania, ale teraz jesteś taki ubity, bo ubity ty, jestem, nie widać tak. tego bardzo. Kloc. Ale Tomek jest teraz dobrze napakowany. Klockowaty, generalnie. Tak, jesteś mocno klocowaty. Że jednak... ostatnio youtuberzy z Minecrafta trochę nacenzurowanym w Polsce, ale no, ja jakoś tak pod prąd poszedłem. A nie, musisz być tutaj, przepraszam. Czerwony, bo zielony. Są tak, są jakieś dziwne dobrze, te kolory, są już ustawione. Jezus Maria, wszystko trzeba przestawić. Dobra, jest git, jest git. Znany youtuber, co ogarnia. Dobra, no Jezu, przestań już. Dobrze, zasady dobrze, tak, niebieski z tym, super. Dobra, zajebiście. Dobra, no i już. Ja myślę, że po prostu słabo turę kurwa rozegrał chłop i zresetował scenariusz i za karę nie masz elfów, gościu. No, to prawda. No. Ale chuj ci w dupę, bo już mam. Dziękuję serdecznie. A, kolega, masz coś, dobrze pożyczył. Masz coś jeszcze do powiedzenia, koleżko, czy nie? Ja już jestem zaspokojony takimi propozycjami. Już. Bardzo. Już wytłumaczone, czy jeszcze coś tam jest do dodania? Ja już nic nie mówię. Dobrze. Dziękuję serdecznie. Wyjaśniony kolega. Wyjaśnił. Ale zobacz ty, jacy my się mądrzy zrobiliśmy, żeby jak 7 lat temu to graliśmy w gry, a teraz to jest bardzo popularno-naukowy i taki głupkowato-dziennikarski. No nie, jest taki dziennikarski, taki troszkę sznycik, dziennik, jest sznyt taki. Znaczy, my uważam, że niektóre materiały niezłe naprawdę, te duże takie, no to wiadomo. No kilka niezłe, tak, no tam relacjonowanie, powiedzmy, Instastory z Fagaty, no to nie jest szczyt dziennikarstwa. No tak, ale jakiś tam był Leksio, jacyś tam się prawnicy, jacyś eksperci pojawiają, coś tam się dzieje w tych materiałach niektórych, nie? Tak, tak, więc... Ta desa jest fajna, malowista. To jest niezłe. Może by ci się przekręciły jednostki, widzisz, bo ty miałeś elfy w dwustakach miałeś. Dokładnie, tu zrobić, alfa więcej, plus twój Iwor ma lepszy alfa. Ten niepokojąco mi się z kimś kojarzy, więc wyślę go... z siwym starszym Mikołajem. I ma zielony kolor bastionu, a Mikołaj był czerwony. Ale twój bohater ma taką czerwonową buzię. To może być dlatego, że jest świętym Mikołajem, albo ma problem z alkoholem. Dlatego. Myślę, ewentualnie. Hulant wygląda jakby nie ulewało mu się stanowczo. Że tak powiem, więc no imię, no, kurwa, rodzice nie trafili. Stanowczo, chłop. Chłop ma, może... Ale faktycznie widzę, już dojeżdża. O, Karmel już idzie po Irka. Zostaw go! Ruś lali, czy nie tam? No, Karmel myślę, że go pacnie, a Irek zrobi... Ty Irek mu oddał pierwszy. Ucieczka. Okej, okay, tak. Tylko tam jest walk of death. Ucieczkę, bo to jest taki... Tak, i teraz, żebyście sobie zwizualizowali, tam jest taki strop, taka belka. No. I Irek często po niej idzie, jest na końcu, jakiś inny kot skakuje i tak idzie po niego, a Irek nie ma wyjścia, musiałby 3 metry w dół zeskakiwać. No. A i co robi wtedy? Czy ileś? No wtedy ja podchodzę i odganiam tych gnojów, co go tam ganiają. Nie widziałem, co się stało, jeżeli tak się stało kiedyś, jak mnie tu nie było, co zrobił Irek. Zeskakuje, co nie zeskoczy kot? No pewnie tak, no trochę łapy powolą i będzie git. Nie? Dzielam z 3 metrów Irek kota. Irek jest biedny, Irek jest bidny. 3 metrów kot zeskoczy chyba z takiej wysokości, bym wstawił. A, no dałby radę. Myślę, że na chillku by obrobił radę. To chłop. No, ja z takim psiarzem byłem, takim kociarzem się stałem. Tak? Giga dojebane są koty. Czyli teraz już byś... Co ty robisz? A, ściszyłem. No. Czyli teraz mówisz, że już byś nie brał psa? Nie, no mam dwójkę. Trzeci już jest... Masz więcej rąk wtedy, znaczy masz więcej psów niż rąk. No. Więc w przypadku, kiedy trzeba z dwoma wyjść na spacer, więc to jest problem, ale... No są ludzie, którzy mają po 4, 5, 6 psiaków, nie? I tak dalej. Nie? Mają, ja nie mam pojęcia, jak oni to robią, nie? Okay. Mi się wydaje, że to musi być giga trudne, żeby to ogarniać, ale co? Nie, no dwójka dość, a koty możesz kolekcjonować w nieskończoność, bo generalnie jak masz... Znaczy kot tak, jakby jeden, dwa już chyba nie robi różnicy, nie? Nie, jak masz dwójkę, trójkę, to potem już każdy kolejny naprawdę zupełnie niczego nie zmienia. Podobno jest tak z dziećmi.
Tylko, że dzieci chyba zmieniają więcej, czy nie? Znaczy, no, oczywiście, że zmieniają. Poza tym przy dzieciach masz trochę odpowiedzialność. No właśnie. Dam ci taką cenną uwagę, bo grasz bastionem, który jest silnie ustawiony na drewno zamkiem. I teraz masz tylko kopalnię kamienia, spróbuj znaleźć kopalnię drewna, pewnie zabij. Tak, bo będzie ci to potrzebne. Ty teraz człowieku tak gdzieś nagadał, że ten Irek spok... Aha, bo teraz ten został na nie, górze. Nie, to Lucyna biega albo kaktus w takim razie. Się wydaje, że jeden bardzo ogonie. Dużo ten. Okej, okay, czyli rozumiem, że te kombinacje się zaczynają teraz, tak? Tak, zaczynają się kombinacje alpejskie. Wydaje mi się, że teraz Lucyna goni kaktusa, ale nie wiem, to nieważne. Okej, dobra. No ale nie, no koty są wspaniałe, że kolekcjonujesz, że teraz do właśnie piątą wzięliśmy Lucynę i ja już zaczynam o szóstym myśleć. To jest naprawdę strasznie wkręcające, nie? Okej. Tylko, że teraz no jakbyśmy chcieli na przykład dzieciaki robić, no to kurde ciężko z takim zwierzyńcem, nie? Że... Czemu? Dużo by się działo. Właśnie problematyczne byłyby pewnie skoro takie zbitki. Ustawiliście życie już i tak pod zwierzaki, to co tak? No to pewnie dałoby radę. No, tylko, że dużo. Więc to jest wszystko fajnie, dopóki wszystko nie zaczyna chorować naraz. A, no to. To jest jakby wiesz, najgorzej. Podobnie nie? działa to w świecie dzieci. Mm-hmm. Tam też się problem zaczyna, jak wszystko się zaczyna gdzieś naraz. No. De. Tak, ale to znamienne, że spotykamy się tutaj przed kamerą po latach i masz dwójkę dzieci, a ja piątkę kotów. No ja wiem, jesteś milenialsem w gruncie rzeczy, tak naprawdę na koniec dnia, więc to, że masz dużo kotów jakby tak naprawdę pasuje absolutnie, pasuje. Więc to jest w porządku. Ale rozmawialiśmy o chorobie alkoholowej u Landa i tak sobie pomyślałem, żebyśmy mogli ten wątek trochę pociągnąć. Powiedz mi, kiedy ostatnio biłeś dużo. Nie, jestem kanałem komentarzy, nie mogę się z tego śmiać. Stary, jak ty możesz takich rzeczy, tak? Przemoc cię śmieszy? Nie, chciałem. Przemoc, już jestem kurwa w newsach. Kajdan wojny mam w plecaku, nie spierdolisz mi chłopaku. Chciałem nawiązać do alkoholu i jakby, bo przestałeś tak samo pić. I chciałem zapytać... No kontynuuj. Nie miałeś takiego wydźwięku, no. Nie miałeś, przepraszam, tak, to nie o to mi inaczej chodziło. Inaczej nasze życie niegdy wyglądało, ja się zgadzam. Kiedy był Bulgariusz, teraz jest szejk z siemieniem lnianym. Dobra. No dobrze, ale do brzegu. Pytanie było takie, kiedy zdecydowałeś się w ogóle przestać jakby pić, nie? Jakby, czy to było związane właśnie z treningami, czy to rzeczywiście coś tam ci mocno takie zmieniało w życiu, że wpadłeś na to, bo obydwoje jesteśmy chyba na takim etapie, nie? Że jesteśmy raczej niepijący i ty i ja, tak? Skądinąd. Zgadza się. Gdzie ja skądinąd przez lata byłem zwany przecież kolegą polewacym, tak? Więc, tak było, to prawda. Więc ja miałem akurat taką dużo gorszą kartę, jeżeli chodzi o alkohol w tym zakresie od ciebie, więc... Tak, a teraz kolega mógłby szejka z kreatyną na przykład polać ewentualnie, tak, albo mógłby, jakieś pyszne napój ze mną. Ale to jest naprawdę teraz tak, w sensie, bo ja mówię, rozmawialiśmy też na innym kanale, więc dlatego przepraszam, że tak nawiązujemy pewnie do rzeczy, które być może słyszeliście lub nie, ale rzeczywiście jest tak, że tak jak ty masz taką reakcję, to jest, nie wolno tak robić, tak dalej, że rzeczywiście takie rzeczy na przykład potem wpadają na Twittera, jest wycinek z tego, jest robiona z tego afera? To jest tak, że jest szansa na. I aha. Po prostu jakby kwestia jest taka, że ludzie na Twitterze potrafią zrobić na przykład aferę ze wszystkiego, totalnie shot, gdzie mówisz... Drewnie. Totalnie shot, gdzie mówisz Uland bije żonę, a ja robię tak? To stary ktoś to wycina, jest o rozpierdol, jak tak można, piszemy do firm, robimy jazdę, kanał Jezus komentarzy. No takie czasy nastały, że jest tak, że no ludzie mówią, a skoro się zaśmiał, to popiera i go to bawi, jak to się wydarza w takim razie. Jakby czarny humor nie istnieje, tak jest. Jakby nie, żebym przykładał rękę do tego, robiąc kanał komentarzy. No, właśnie, nie? Czy nie jesteś trochę częścią problemu w tej sytuacji? Nie, 10 klejnotów wydasz. A, dobra. No to jest ten... Dostar. A tylko lepiej później, bo później, więcej ekspa. Dokładnie, dlatego no poczekaj. To mądre. Tak. No tak, ale co do picia, wiesz co? Pamiętasz taką imprezę u mnie tu na chacie, na której nam się pozbierało jakoś strasznie dużo rzeczy do wyjaśnienia, takich prywatnych jakichś niesnasek. Mm-hmm. Ja wtedy byłem strasznie pijany i ty chyba trochę też, nie aż tak bardzo, ale siedliśmy chyba z 3 godziny mieliśmy takiej trudnej rozmowy między nami. A było, było taki moment. Ja jakoś po tym miałem takiego i moralniaka i w ogóle źle się czułem i potem przez jakiś czas nie było okazji, żeby pić i od tej imprezy potem miałem chyba z 2 lata przerwy. I... Chcesz powiedzieć, że ostatnią okazją, żeby pić było dlatego, że się spotkałeś ze mną? Zniechęciłeś mnie do alkoholu trochę, tak jak kiedyś wprowadziłeś go w moje życie, kolego polowacy. A to jest moja wina teraz. To teraz jest moja wina. Tak było. O, teraz widzimy, aha, tam Karmelek już się czai na Irka. Szkoda, że nie możecie tego zobaczyć. To jest chyba, że ja obrócę. Dasz radę tą kamerę zrobić? Bo to jest stary w tym momencie. O, i teraz pokażemy całe twoje studio. You have the high ground, nie? Okay. Jeszcze do góry, jeszcze. Jeszcze będę ci mówił, jeszcze wyżej. W lewo. Wyżej. Daję rady. A możesz podnieść statyw, czy nie możesz? Mogę ją odpiąć, okej? No. Czekaj. You have the high ground, Anakin. Czekaj.
Jeżeli słuchacie w tle, to musicie w tym momencie przełączyć kartę i tutaj być. Okay. O, parę, teraz trochę widać. O. O, tylko tam są te. Tutaj na górze. Tam jest Irek na stropie. No. A tam Karmel się czai na niego i go w pułapkę zagonił. No. Jest też zielona poświata. I jest groźnie. Tam jest groźnie ogólnie. Trochę LEDy zaślepiają, a tam się. Faktycznie, teraz się tutaj trzyma. Tam się rozpierdol dzieje. No, totalnie się odpaliły. Odpaliły się koty. Tam jest konkretnie, więc jak. Nas to będzie rozpraszać troszkę, to sorry. No, ale nie, no musieliśmy wam o tym opowiedzieć, bo to uważam, że to był bardzo cenny wątek do opowiedzenia teraz, nie? Więc jakby... A co, nie, a tak na serio to ten... Poprosz tą kamerę, bo na flipsy jest teraz, czeką kamera. Najbardziej profesjonalny kanał świata. Nie, a tak serio, ja po prostu niedługo po tej imprezie zacząłem przygotowania do walki. I to chyba będzie, no. Możesz odrobinkę wyżej. Tak bardziej, będzie chyba git teraz, no. Jest trochę krzywo, ale w porządku. Dobra. No. Ja niedługo później po prostu zacząłem przygotowania do walki. I tyle. No i potem po prostu jakby przestałem pić, przez to, że jakby mega się zaangażowałem w te treningi. I też było tak, że miałem mega dobrą wymówkę. W sensie wymówka pod tytułem, jak nie miałem ochoty pić, że nie, no mordo, mam walkę i poważnie do tego podchodzę, to ludzie byli tacy, o wow, dobra, sorry, nie? Nie ma opcji. I przegrałeś. To było nie do zbicia. Dlatego przegrałeś. Bo może gdybyś pił, to byś wygrał. Był silny, jak pani Małgorzata Zwierzyńska. I ona jakby, zobacz, jak sobie poradziła. I nie ma tutaj w ogóle tartaku. Zastanawiałem, pewnie jest... Wiesz, jest skitrany. Ja już go nawet widzę, jest obok takiego... Okay. Wiesz, co jednego herosa możesz zrobić, jeżeli chcesz. Żeby sobie biegał, nie? No już tak naprawdę tu już większość mamy poeksplorowane, trzeba pootwierać. Teraz się widzę, zainteresował walką tam. I go zostawił, zobacz. Myślę, że on zostanie zaskoczyć stamtąd na luzie. Po to rekrutujesz ich? A, bo tu przyjadłeś po nich. Przewiozę tam sobie. Wydaje mi się poprawę. O, tutaj dokładnie, jak pójdziesz, to już go widzę nawet. O, widzisz? O, jest kopalnia drewna. Nana i Lubiana kopalnia drewna. Nana i Lubiana, dobra. Tak, dokładnie. Jest okej. Okay. No, potem była walka z trąbą, jakoś się po prostu odzwyczaiłem. Wiesz co, to też jest tak, że jak ćwiczysz na siłce, to picie, gówniane jedzenie, tego typu rzeczy, nie, aż no, tak to ci boli nie przeszkadzają. Właśnie tak? Na siłce nie. No bo jak robisz siłownię, gdzie tylko dźwigasz duże ciężary, to nie potrzebujesz tej wydolności. Dlatego że jakby często ludzie, którzy robią tylko siłownię, no to są jakby, wiesz, duzi, silni, ale nie mają kondycji, nie są rozciągnięci, są grubi, tacy typowi, wiesz, nie powerlifterzy, tylko... Znaczy powerlifterzy, ci co w chuj dużo dźwigają nie? No to jest to. A jak zaczynasz robić wydolnościówki i musisz kurwa biegać, dobrze się czuć i ten, to tam jest tak, że nawet jeden posiłek taki, zjesz gówniane żarcie na wieczór, następnego dnia na rozgrzewce masz tętno 170 i sorki, memorki. Znaczy ja to na bieganiu czułem, że jeden ciężki posiłek i na bieganiu instant czułem. I alkohol tak samo. Alkohol to na bieganiu dwa dni czułem. No, dokładnie. Na bieganiu bardzo bolał alkohol. Więc no nie chcesz, szczególnie jak wiesz, masz mocne treningi, wiesz, że jest ta walka na horyzoncie, to też jest jakby taki stresujący bodziec, tak, że chcesz się dobrze przygotować. No i tak wyszło, a teraz no jakby już mam to, jakby weszło mi to w krew, że tak powiem, poczekaj, z nim mogę surowce zbierać, ale to jest ten typ, więc z nim nie ma sensu robić nic więcej, więc ty zbieraj. Masz dużo elfa i dużo tych, takie ogórki, to byś mógł pojechać, wiesz, masz te ogórki na dole, to ty ich spokojnie pobijesz. O, to jest dobra strata. Mógłbym to przyjąć, dobra. Możesz mi mówić takie rzeczy, bo tak, instynktownie nie czuję. Po prostu też się wkręciłem w opowiadanie historii, ale takie proste walki masz niestety trochę strzelców tutaj na mapie, ale jak ulepszysz elfa na drugi tier, to tak naprawdę jesteś w stanie dużo zrobić. Jeszcze te elfy masz mocniejsze niż ja, bo ty masz bohatera ulepszonego. Ulepszonego, on tam chyba wzmacnia im obrażenia? Tak, naciśnij prawym. Większa szybkość o 1, atak oraz obrona 5% za każde 3 poziomy. To nieźle. Przede wszystkim szybkość, czyli zawsze strzelasz. Tak, szybciej. Pierwszy. To będziesz miał 8-9. Ja sobie zapowiedziałem, może w miarę szybko. Możesz to, jednorogi zrobić. Pamiętaj też o zamku jeszcze, bez 5, czyli 6-7. Żeby zrobić więcej przyrostu. A tam coś się nawet ruszyło. Wiesz, to mi się wydaje, że są takie 4 biomy tutaj widzę. I coś tam jeszcze potem będziemy mieli. Tak mi to pachnie. No a i co? No i potem mi zostało. No i potem też jak długo nie pijesz. To jest tak, że i cięższe kacy są i w ogóle jakoś tak się nie chce. W ogóle znika taki vibe. No. Chociaż teraz powiem ci, jak na Sylwestra robiłem imprezę, to się dobrze bawiłem i spoko. Z alkoholem. No i też tip jest taki, że jak wracałem, jakby gdzieś tam chciałem się czegoś napić, zebrałem łychę albo winko i miałem straszne kace. A jak pijesz czystą, to nie ma kaca. Więc to jest dobra sprawa, nie? Dobra rada. Wuja Tomka. Tak. Od Ulanda. Wujek Uland radzi. Wujek Uland radzi. No. Pierwszy heros twój do wyboru teraz. To prawda. Nie,
Ivor jest, wygląda bardziej jakiś taki właśnie sportowy świr. Tak, Ivor tak, on biega. Ivor to jest ten ziom, co poszedł na ten, na bieżnię i zakładał te ortaliony, co, żeby się wypocić, wiesz, jak te świry. Tak, albo jakby crossfit robił. Albo crossfit, tak. Crossfit, Desa jakby bardziej jakby duże ciężary. Desa dźwigał. MMA totalnie. Desa, albo MMA. MMA. No, to jest taka szansa. Ona jest strongholda, oni muszą tam robić MMA, nie uwierzę, że nie robią. Dobra, wrzucam was, czy tu kogoś, może tych orków do rzucania? Bo jeden z innego zamku nie obniża morali. Nie wpływa na morale. W sensie zdejmuje modyfikator pozytywny, tak? Okay. Modyfikator pozytywny, jeżeli masz ze wszystkiego. Czyli minus jeden po prostu jest. Nie, masz pozytywny modyfikator, jeżeli masz wszystkie z jednego zamku, czyli masz jeden na plus. Okay. Jeżeli masz z dwóch różnych, to masz na zero. Jeżeli masz z trzech różnych lub więcej, to masz minus jeden. I wyjątkiem jest nekropolia, czyli cecha nieumarły, bo cecha nieumarły sprawia... Oni mają zawsze neutralne. Nie, masz minus trzy, jeżeli masz jako... A, jeżeli masz ziomka z tej. Cytadela, przypominam. Cytka. Dobra. Pamiętaj, że tam hajs ci się kończy, więc musisz coś złowić, żeby gdzieś tam hajs... Kopalnie złota już mam na górze zaraz, więc będę ją przejmował. A, tam za Cerberem. Dlatego przerzuciłem sobie, żeby Cerbery załatwić. No i tyle, to tak się żyje. Powiem ci, że dobre życie niepijące. Oj, stanowczo. Dobre życie niepijące. Ale faktycznie te koty są... Jest, to ta godzina się zaczęła, 23:30, tak, to jest dobra godzina na rozróbę. Okay. I ogólnie Lucy... O, patrz, wesołe życie żołnierza. O, piekielni koledzy. Troglodyci, bardzo koledzy ładnie. Złapali wesołe życie żołnierza. Ja mam hajsu. Mi tam starczy na to, co ja chcę osiągnąć w życiu, więc to zrobimy tak, zrobimy tak. Ja tutaj też mam dwie kopalnie złota, widziałeś? Wow, zajebiście, to może tam i piraty są będzie niestety. No zobaczymy. Tych piratów nie lubię bardzo, bo oni szczelają i są relatywnie... Kradną mocy. Gry. A to też prawda, no. Też prawda, piraci kradną gry. Ale dobrze, nie musieć piracić gier. A czy wiesz, niestety dużo tych gier nowych, które wychodzi, są w strasznych cenach, wiesz, jakieś tam Starkidy... Giga drogi 280-350 zł. Dobrze, że już mówię, nie gram prawie na komputerze. No. Jakby uważałem, że jak grałem chwilę w WoWa, to było za drogie. O Jezu, ale gnoje. No, pamiętaj, że oni są też, nie mają kontrataku, to też uważaj, jest to dosyć szybcy, więc tam patrz na ich ruchy. To jest konik, więc nie będą do ciebie jechali. Ale poszli w tego orka, to szczerze, to bym spieprzał wszystkim na północ i nie niech oni tego orka segryzą. Przecinam tam. No to jest jakiś taki, o, został ci darmowy pad. Drzewca mogliby być. O, wow. A to akurat trochę pecha miałeś. A coś zrobił? No ugryzł ci w tego, pamiętaj, że mam... Ale zostało mu jeden HP, chyba żyje. Uważaj, bo jak uderzysz, to on odda. Tak. Niestety, o, elfa! Kurwa, mogę cofnąć, żeby jednak komputerową zrobić. No chyba poczekaj, co ja mam zrobić? Tu uciec gdzieś, czy... Może złajtuj, może go jakoś odbijesz zaraz. Ale jak tu oddasz, 4, to będzie oddawał też Pegaza. A, bo on to jest Cerber. Tak. No ale no, uderzyć czyli... musiałeś chyba, ale no... Ale złajtowałem. Jest spoko, bo moja tura jest dobra, do końca. No to strzelaj. Próbuję elfa odblokować. Nie, może od tyłu go uderzyć, to on odda w plecy i potem możesz go uderzyć od przodu przykładowo. Nie. Tego możesz zawiązać, na przykład od tyłu. Jeżeli go uderzysz, to on a może tego zawiązać i lepiej uciec? Jeszcze dalej w boczek? Lepiej tego, żeby go ubić może. No ten ma 8. Ten elfem może uciec, tylko bardziej od góry atakuj jeszcze w prawo, żeby on nie uderzył cię albo w tył. Albo stąd, żeby dwóch nie uderzyć. Tak, dokładnie. Ten związany. O Jezu, trzeba było negatywne morale, więc dobrze. Int 7, ty prawie wszystkich zabijasz okay. I nie masz kontrataku. Ty możesz dobić. 1-2. No i to jest okej. Okay. Błąd, bo będzie mógł gryźć trzech, ale tu zabijemy Pegazem, dobra. Ten bije end, a tym nie chcę teraz bić, bo będzie kontratak. Myślisz, że centaurem go dobijesz? Zacznę ten, dobra. Nieźle. Chyba lepiej, bo lepiej krasnoludów tracić, bo 20, tak naprawdę... 21 centaurów było, a centaurów lepsze masz drogą kopalnię. Tylko są ważki, dobra, ważki G. A masz lepszy. Życie ostre jak maczety. Ej, jakby ktoś ważkę G odkopał na freak fighty. No, no jakiś życie prime, ostre, nie? Jak maczeta, jakiś no. Prime wykopał go. No na Klauta tam, lubią to taki vibe'ik też. A masz drewno, nie wiem czy widzisz, tak po lewej od wiatraka, takie są. O, dziękuję. No. Ale spostrzegawczy kolega. Nie, już za dużo spostrzegacy. Że widzisz takie rzeczy. Oko zrobiło, mnie operacja i dostrzega wszystko, chłop. Nie? Dobra, ulep gospodarstwo. A nie zrobiłem zamku, nie miałem hajsu. A nie miałem hajsu na zamek. No, no, trudno. Trudno, ale to se ulepi elfy i będzie dobra. Git. Dobra. To będzie spoko opcja. Dobra. To będzie Filipek. Spoko opcja. Jojo, wkurwiony Filipek, najlepsze wejścia. Co nie uważasz o Natanie Marconiu, który się poddał? Gwiazda wykopu. No, kochają go tam. Kochają go. Dziecko indygo. No ty to nie freakfightowy jesteś, ty nie oglądasz tego, nie? Są teraz różne twarze Ignacego, wykopu trochę znam. Nie, ja mówię o freakfightach. Nie, freakfighty ja nie oglądam konferencji.
Mhm. Ale znaczy... gale sobie oglądasz. Tak, teraz zrobiłem tak, że uważam, że strasznie upokarzające są te gale, w sensie te konferencje. Jakoś stwierdziłem, że kompletnie nie chcę mieć jakoś tak, nie dokładać się do tego serduszkiem w ogóle, do tego bilansu całego. Ja wiem, że to pewnie jest jakaś tym rodzaj hipokryzji, nie? Że sobie tam czuję, że jestem na białym koniu, bo ja przecież nie oglądam tego wszystkiego, ale nie wiem, jakoś się lepiej czuję, jak tego nie oglądam, może to dla mojego mózgu. Walki mnie jeszcze ciekawią. Mhm. Jakoś mam coś takiego, że te walki... Nie wiem, nie są aż takie złe zazwyczaj. No, często biją się ludzie, których znasz, więc tak, ja mogę zobaczyć. Irek próbuje przejść koło Karmelka, ale Karmel jest grubym klocem i nie zablokował. I obrażony patrzy. Ale przepraszam, no. Psiknąć na niego, żeby on zaposzedł, czy zobaczymy, jak pójdzie. Dalej, no, przepraszam, opowiadaj. O walki. Mam tak, że walki lubię obejrzeć jeszcze, bo niektóre są takie... Ja bym nie walczył, jeżeli możesz to nie walczyć. Dokładnie. Bo Freak Fight jego jako taki perset jest spoko nawet, jakby ja uważam, że to nie jest nic złego, to... Znaczy, nie jest nic złego. To ma ten vibe, wiecie, oglądania walki żuli. Nie, to tak jakby, no ma to. Jakby uważam, że to zbyt profesjonalne Freak Fighty też nie są do końca super. Ja mogę dziwić mi trochę taka, wiesz, kierunek, w którą stronę to skręciło. Mam wrażenie, że jeszcze kiedyś na przykład Fame próbował właśnie tam jakoś, nie wiem, Monikę, Kociołek, Trąbę, poniekąd trochę ciebie, Wardęgę, że jeszcze aż tak nie szli w takich totalnych odklejeńców. A teraz mam wrażenie, że już tak to skręca bardzo. Przesunęła się skala bardzo, nie? Skala jest taka, że tak naprawdę Amadeusz Ferrari, Nathan Marco niedługo. Amadeusz Ferrari już nawet nie jest mocny w skali freakowej, wiesz co chodzi? Tak, to prawda, no. I że to już idzie w taką, kurde, no taką stronę, nie wiem, no trochę... No znowu każdy mówi, że to już, o, w którą stronę to pójdzie, to już jest groźne. Teraz to już koniec będzie. Teraz to już koniec. Każdy mówi, że już koniec, nie? Jednak ten koniec nie następuje. Koniec influencer marketingu, wiesz, czyli w 2015 pierwszy raz. Tak. Że to już będzie koniec, nie? Tak, dokładnie, ale jakoś ten koniec nie następuje. O, cholerka. Ujojojojoj, elfików szkoda. To niestety biorę na klatę, bo tu będzie strzelanie, wiesz, ja tego nie uniknę wiele. Oni tak strzelają, więc ja tam chyba niewiele zrobię, bo wiesz, wydaje mi się, że... Peceta trochę nie ogram tutaj, w tej zasadzie po prostu... Ten miecz to jest co, 6 do ataku? Nie, 2-2. Okay. Mylisz takim innym mieczem bardzo, dobrze pamiętasz, jest miecz ognia piekielnego nazywa się, Hellfire Sword, i rzeczywiście on ma... Jestem przekonany, że graliśmy odcinek Heroesów trzecich, dokładnie ten sam miecz, tym samym mieczem pomyliłem, tak? I już mi opowiadałeś dokładnie to samą ciekawostkę. Tak? O kurwa, ja nie to wypada. Żyjemy w Matrixie, jestem przekonany. Okej. No więc jakiś widz Janek 120, który to wykopie. Pamiętał? Dobra, nie wykopują. Zapraszam gorąco. Więc nie wiem, jakoś tak mam wrażenie, że konfy. Ja już nie mogę tych konferencji oglądać w ogóle. Ja pamiętam, to było ciekawe, bo kiedyś słyszałem Rewo, który powiedział, że a on to już gali oglądać, to on by tylko konferencję oglądał. A ja mam wręcz przeciwnie, konferencji nie jestem w stanie. Jak chcę zacząć prowadzić, no to oglądałem, no bo kumpel prowadzi, no to obejrzę. No spoko zobaczysz, nie? Tak. Po półtorej panelu. Ja po pierwszym panelu byłem tak wymęczony, a chciałem zobaczyć, jak ci idzie. A to był ten, co Daro wjechał w Natana z poduszką, z pierzem od razu. To był gruby panel, no on był mocny. I potem połowę następnego, tam się chyba Ferrari pojawił, on nie wiem, z kim on się tam bił wtedy. Takim chudym, mniejszym, jak on się bił, co on rzadko się przygotowywał do walk. Tylko tak wbił w ziemię Ferrari. A się nie był z Łaszczykiem wtedy. Nie, przed Łaszczykiem, z kim on się bił, bo Ferrari ma tak, że musi mieć taką przecierę, zmianę, i, ten, ta, przecierę i kogoś mocnego. Kogo on miał przed Ferrari? Nie pamiętam. Przed Łaszczykiem. Przed Łaszczykiem. O Boże, Jezu, jak on się nazywa? Nie, Hejter. Hejter? Nie. Nie, a może mógł mieć. Hejter, Mateusz, jak on się nazywa? Słoński, tak, z Hejterem. I on tak wbił w ziemię, to wtedy tam miał to walkę. Dobra, poczekaj, ja zrobię... Co, zaczęła się walka, tak, zaczęła się walka. Irek jest bardzo już napuszony. No. Dobra, sekundę, ratowanie. Możesz opowiedzieć, z kim walczył Ferrari? Tak, już wiem o tym, więc to jakby to byłem w stanie jeszcze w miarę... Kilka najlepszej sieci w Polsce. Teraz pokażę. Tak? To moja broń. Okej, okay. Jeszcze reklamujesz playa? Cały czas. Tak? Tomek próbuje przegonić koty koloryzowane. No i już poszedł. Jeszcze przegonić. Już poszedł? To jest niesamowite, że zacząłeś mówić na początku o tym, jak ty kochasz zwierzęta. W ogóle 27 minuta. No dobrze. To najlepsza sieć w Polsce. I robię tutaj tylko psik. Nie, prawda jest taka, że to będzie uderzał w ten pilar. Nie? W pilar, żeby... Bo po prostu Karmelek gnębił Irka. I nie możesz na to pozwolić dalej. Tak, jeszcze mam baseballa fejmu czasami, bo nim też mogę tam, ale też pyrgam w strop tylko. Baseballa fejmu na koty. No, też się przydaje do czegoś. O cholera. Dobra, nie wiem, co chcesz zrobić, bo inaczej, chyba żeby się stąd wydostać, musisz pójść, wyglądał, że u ciebie przyszedł do tych golemów.
Tylko, że tą armią nie chcę strat, chyba. Co, no nie są takie silne, tak. Z takich rzeczy, które ci się na pewno przydadzą, to... Przyrost bym po prostu wziął. Tak, z drugiej rzeczy, masz tu jeszcze kopalnię siarki, no to wiadomo, ona zawsze jest przydatna. Dobra, masz po prawej stronie przede wszystkim tutaj, jak zobaczysz, masz kryszteksy. A kryszteks jest twoim surowcem specjalnym do smoków. Dobra, czyli zbiorę najpierw potem. To ja zrobię tak. Weź się wojo, tak. MMA, DESA. Bym poczekał. Już pojawił jakiś budynek, wiesz? Muszę przyjść na przykład Centaura, czy coś takiego, centrum lepszony już zasadniczo. Dobry, jest to... szybki, nie? A ty już zrobiłeś jakiś budynek w tej turze. W tej turze, no właśnie. Dobra, to poczekam do następnego. A, poczekaj, mam ruch. Dobra, to zrobię tak. Pierwszy. Bo masz ulepszone już, czy jeszcze nie? Mam ulepszone. A, muszę podejść i tak. Dobra, idę, ty mi się ulepszę. Możesz teraz się zeswitchować, to znaczy możesz wejść do zamku teraz, patrz, wejdź sobie do zamku, zabierz te rzeczy, które chcesz ulepszyć i tyle. I jemu... A u Iwora zostaw jednostkę, która ma najwięcej ruchu. Czyli w twoim przypadku Pegaza. Nie, ja zrobię tak. A, tylko tak ulepszasz, bo tylko elfa masz do ulepszenia. I teraz dokładnie. Możesz dobrać jednostki, które chcesz dobrać. Dokładnie. I weźmiemy sobie... Jednorogi to zrobił robotę. Tak naprawdę centaury. Dokładnie. Mhm. No i to już jest fajna. I tak. On idzie się bić. I ty już jesteś w stanie dużo pogonić. Ej, no to już pomacha. Tak. To myślę, że to większość na tym... Wy nie macie co zbierać niestety, więc... Masz ten młyn wodny, zebrałeś go ten wyżej po lewej stronie? Niebieski tutaj rzeczka. Zbierałeś go? Zbierałeś w tym tygodniu. Wszystko jest. Dobra, ty podejdź tam, jak wyczyścimy gryfa, to będziesz zbierał rzeczy. Ty podejdź tu, jak pomaga, trzeba by przegonić. O Jezu, nie przegonimy. Dobra. Pytanie, czy jest sens go gonić. To zostawimy sobie troszeczkę. Dobra, git. I został mi tutaj ta Kyrę, musi tego przegonić. Dobra. Z Kyrem? Co? 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 A Kyrę. Co? A jest Kyrę, jak jesteś teraz taki film? Jadłem. Mam mój zasadniczy problem, jak zwykle w takich rzeczach, no to jest lakto. A są skry bezlaktozowe. Są, ale nie jest ich aż tak dużo. No nie jest. I trzeba tego szukać, to dostępne chyba tylko w jednej sieci tak naprawdę, więc... Zgadza się. Jest trochę zabawy z bezlakto, bo muszę trochę patrzeć więcej na różne rzeczy. To nie znaczy, że to nie jest niemożliwe, bo jest możliwe jak najbardziej. A jak się chce, to się da. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Tak, mawiał. Pewien znany polityk. Dokładnie tak, więc... No, daj. Reptilianie, widziałeś? O. No się tego nie pogonić. Mam fajny płaszcz, bo dlatego zebrałem. Mam plus 2 do ruchu i patrzę. Ty, co to jest? Przepraszam, co to jest kurwa za mem? Bo ty na pewno będziesz wiedział, no. Bo jesteś mądry. Z Żydami w kanałach w Nowym Jorku. Bo rzeczywiście się wydarzyło takiego. Było coś w tym stylu, że przy remoncie chyba, czy czegoś takiego, faktycznie odkopano, że w jakiejś restauracji były kanały, które prowadziły z synagogi jakiejś do jakieś sekretne tunele, które wychodziły z synagogi. I w restauracji. Jakieś takie typowe historie, jak masz fakt, że tam, nie wiem, słyszałem mojego męża, który tak, był z Wersalki, tak. To były w amerykańskim odpowiedniku, że taki, wiesz, dla prasy takiej właśnie, która sobie robi śmiechy z ludzi, że na przykład, nie wiem, oglądałam late night show i usłyszałam modlących się Żydów, nie? I się nagle okazało, że to jest wszystko prawda, bo... No właśnie, ja widziałem człowieka jakieś wpisy na Twitterze właśnie sprzed 2 lat, że ej, Boga, jakby przysięgam na Boga, słyszę Żydów pod podłogą, nie wiem, co się dzieje. I ziomek, który randomowo odkopał, mówi, widzicie, miałem rację przez cały ten czas. I że w Nowym Jorku gdzieś znaleźli coś w ogóle. Nie, no to pewnie był jakiś stary wyjście z budynku, który gdzieś tam prowadził jakieś serwisowe i tyle. No ale życie pisze piękne memy i jesteśmy z tego zachwyceni i tak dalej. Więc bardzo dobre. To myślę, że o to głównie się rozbija w tej historii, ale tak, ale całość się splata, no niesamowity zbieg okoliczności. No, that's it. To jest, o to chodziło w tym memie. A myślę, że to coś więcej, że jakoś, no nie wiem, wiesz, sektę znaleźli, coś tam gdzie odkopali, sekta, no? Zaczęli wychodzić na ulicę protokoły mędrców Syjonu. Z miotaczami ognia, jakieś coś się wydarzyło. Protokoły mędrców zaczyna się Syjonu. To już. Jakieś takie rzeczy po prostu, że no jest o czym materiał nagrać. Okej. Zaczęło się, czy jeszcze się nie zaczęło? Nie zaczęło się. No właśnie, jak tylko jakieś przejście, to się nie zaczęło. Okej. Nie zaczęło, dobra, Aiden, to już? To już. Ty, w ogóle to już, to jest 32 minuty. To już, 32 minuty, czyli jednak. Czyli jednak, to co? To już, to dziękujemy za uwagę. Hej.